Mamy. No pierwsza informacja najważniejsza, znaczy najważniejsza, no chyba ważna, że w środę obchodzimy najbliższą Światowy Dzień AIDS. Myślę, że to takie, gadaliśmy o tym zresztą z Jackiem właśnie podczas tej rozmowy, że jakoś tak ten temat środowiska LGBT polskim nie istnieje trochę, nie? Jakoś tak, dużo tematów w Polsce nie istnieje. Wiele rzeczy. Nie mówi się o HIV, o AIDS w ogóle. Nie, a w ogóle z badań, które czytałem, znaczy z badań, był artykuł na ten temat, jak mniemam, jest on podparty dowodami najzwyklejszymi w Polsce, to najczęściej osoby zarażone, najbardziej grupami zagrożonymi w Polsce na właśnie HIV i AIDS są w ogóle ludzie heteroseksualni po 50. Tak. Ze względu na to, że uważa, przez to, że jest taka stygmatyzacja i uważa się, że to jest temat, który głównie dotyczy środowisk, środowiska LGBT, że ich nie dotyczy, że nie wiedzą nawet, że się roznosi. To prawda, nie badają się też, oczywiście mówi się teraz aktualnie, że około 70% ludzi zakażonych nie wie o tym, że żyje z wirusem. To jest teraz zatrważająca liczba oczywiście. Masakra. Badania można robić, słuchajcie, pamiętajcie, że są bezpłatne punkty, w każdym większym mieście w Warszawie nawet ze 4 są takie punkty już teraz, także tak? Można się badać, gdzie się tylko chce. Jeden z nich nawet w sobotę jest czynny, więc już naprawdę można, no naprawdę, jak ktoś chce, to jest w stanie to zrobić. I warto się badać. Anonimowe, bezpłatne, wchodzicie, jak dobrze pójdzie, nawet dostaniecie taki półgodzinny test, że za pół godziny macie wyniki i jest super, także... Jest super i w ogóle nie ma, znaczy oczywiście jakiś tam stres jest, ale jaka ulga jest, kiedy przychodzi wynik i jest negatywny. Ja ostatnio jak robiłam, to nie musiałam robić, tylko szłam z kim, żeby wiesz, towarzysząco, miałam zero stresu, więc tak sobie tam po prostu na luzie. Nigdy nie towarzyszyłem nikomu i mi nikt nigdy nie towarzyszył. A nie, to ja często chodziłam z różnymi ludźmi, jak się bali, stresowali się czy coś tam, to wiesz. Ja się stresowałem, ale teraz to. Teraz to już. Człowiek idzie ich, po prostu kują cały czas. Norweska ministra spraw zagranicznych powiedziała, że odetnie od wsparcia regiony anty-LGBT w Polsce. Czyli nie tylko województwa, które do tej pory wycofały się już z tych jakby tam uchwał różnych i tak dalej, ale też powiaty i gminy będą odcinane po kolei z tych pieniędzy. Anniken Huitfeld. Huitfeld. Nie wiem skąd czytasz. Tutaj na dole taki jest. Jest! Huitfeld chyba się nazywa. Mówiła też, że oczywiście jest to związane także z ograniczeniem, nie tylko chodzi o strefy wolne LGBT, ale też ograniczenie wolności mediów, praw kobiet oraz oczywiście aborcję teraz, która dodatkowo jest jakby kolejną rzeczą. A w Polsce jest masakra z ograniczeniem wolności słowa, jeżeli chodzi o osoby LGBT i mówię to z własnego takiego doświadczenia niejednokrotnie. Kiedy byłem na cenzurowanym, oczywiście to się mówi, można ładnie później ubierać, że coś jest nie takie, my mamy inny profil, straty pierdaty, ale homofobia zawsze pozostanie homofobią. To prawda. I nie mamy równych szans, to nawet nie chodzi o prawa, ale również nie mamy równych szans na przykład z osobami heteronormatywnymi. To pewne pozostanie jest prawda. Pani ministra w swoim przemówieniu zwróciła też uwagę na to, że te wartości, które właśnie teraz są łamane jakby w Polsce, są tymi, które są podstawowe dla Norwegii. Oni nie wyobrażają sobie, podatnik norweski nie może dawać pieniędzy na projekty z funduszy norweskich, które nie są zgodne z jego systemem wartości, z DNA, które mają w sobie. Dokładnie. Więc to bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to się skończy, bo ta przepychanka oczywiście trwa. Ja trzymam kciuki oczywiście. W sensie, no oczywiście smutno mi, że nie dostaną niektóre tam regiony, to oczywiście smutno, ale z drugiej strony, kurwa, no co na to poradzimy? No tak wybraliście sobie władzę, no musicie jakoś... Cierpieć. Nie wiem, no. Tak, oczywiście. Ja w ogóle nie rozumiem oburzenia tego, że ze względu na to, że właśnie ktoś próbuje wprowadzać zamordyzm i jakieś takie moim zdaniem to są prawdziwe antywartości. To jest to, co wcześniej powiedziałem. To jest kontrowersyjne, że ktoś próbuje odbierać prawa innym, mówić jak mają żyć, zakazywać mówić o tym, kim są, gdzie druga strona może to wszystko robić i jest ciągle na ekspozycji, dostaje to tę ekspozycję medialno-państwową i wsparcie państwa w kwestiach tego, jak żyje. No, nie rozumiem, dlaczego jest oburzenie, że ktoś zabiera właśnie fundusze w momencie, kiedy jest to niezgodne z wartościami osoby, oczywiste. Która daje te fundusze. Dla mnie to jest oczywiste, w ogóle nie ma dyskusji. Tak. Co tam mamy dalej? No tak, uczestniczka Tap Model oświadczyła się swojej partnerce podczas finału. Julia Sobczyńska. Ja nie oglądam też, więc wiem, że to się wydarzyło, widziałam relację później, ale samego nie oglądałem oczywiście. Judycie Milczek się oświadczyła, oczywiście była wzruszająca scena, płacz, łzy i tak dalej. Ślub, jak się okazało, później powiedziała w wywiadzie, będzie w Las Vegas. Fancy. Las Vegas. No musi być, no nie w Polsce, kurwa, wiadomo, więc jakby no, tak. Gdzieś trzeba znaleźć jakieś miejsce. Można zrobić jakąś tutaj, jak to się mówi, wesele chyba. Ceremonię, oczywiście. Ceremonię wesele można, oczywiście. I tak dalej. Coraz, co więcej, prawa... pojawiają się coraz częściej filmy, które już się tym zajmują. Przygotowują też dla osób LGBT śluby, wesela, nie śluby, może wesela. Ale też niektóre wspólnoty religijne udzielają ślubów, które są ważne w oczach Boga, a nieważne oczywiście w oczach państwa. No ale to dla niektórych jest ważniejsze, nie? Żeby było zabawniej, w ogóle coraz więcej
pomysłów na to się pojawia, bo byłem nawet kiedyś na spotkaniu z propozycją, żeby coś przy temacie porobić, jeżeli chodzi o cruzy tak zwane, czyli wycieczki. I czy w Polsce jest na to rynek? I na pewno jest, tylko myślę, że problemem jest przede wszystkim, no właśnie znowu wracam do tej promocji, do tych równych szans i tak dalej, bo będzie ciężko z widocznością tego typu projektów. To prawda. Kolejna informacja. Wicemarszałek Senatu zawiadomiła prokuraturę, ponieważ Krzysztof Kasprzak niejaki porównał społeczność LGBT do nazistów. Sytuacja miała miejsce podczas debaty nad tym projektem fundacji tamtej coś tam, Kai Godek. Stop LGBT, ten projekt obywatelski był dyskutowany i to był właśnie przedstawiciel tej fundacji, czyli przedstawiciel jakby tych, którzy zbierali te głosy. Bardzo nieprzyjemny pan. To prawda. I w tym momencie właśnie stwierdził, że ta prawda, że marsz coś tam LGBT przez Polskę przypomina jak marsz NSDAP. A to wicemarszałek Maciejewska, dobrze? Chyba pamiętam? Tak. Także no czekamy teraz coś dalej wydarzyć. Prokuratura, co zrobi prokuratura, to jest pytanie właśnie. Jak to co? Nic. Upierdzielą, zamrożą pod dywan. No to wtedy ona oczywiście ma prawo odwołać się do sądu do takiej decyzji. To jest właśnie, o to jest kolejna rzecz, która jest kontrowersyjna w Polsce. I to kurwa także aż przeklnę. Nie, że w ogóle, wiesz co, że tematy, kiedy jest łamane prawo, są zamiatane pod dywan, udaje się, że nic nie ma, a wchodzi się i robi się jakąś krucjatę właśnie, jeżeli chodzi o prawa ludzi, tego, że domagają się równości i sprawiedliwości i to się stawia w świetle, że to jest kontrowersyjne, że to jest to zło, to jest antyczłowiecze, antymoralne, antychrześcijańskie. Skandal. Tak. To o tym mówiliśmy ostatnio w tydzień temu, że ruszyło to badanie. Ja przypominam tylko badanie sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Po raz trzeci już jest organizowane, także jeżeli jesteście z uniwersytetu albo znacie kogoś, kto tam studiuje, to koniecznie przekażcie, że warto wziąć udział w tym badaniu. Ono jest bardzo krótkie, bardzo proste, anonimowe, szybko się wypełnia. Jest specjalnie zrobione tak, żeby tam nikt nie siedział godzinami nad tym, tylko tam pyk, przeklikać trzy razy i po robocie. Więc zachęcam Was, zapraszam, bo to ważne badanie, ono trwa do końca roku. A później będą dalsze tam części, bo tam później będą wywiady, tam będą później rzeczy już robione. Tam. Ważne jest, żeby brać udział w takich rzeczach, bo to, tak. Że my, to jest właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, że w Polsce wiele akcji nie ma i tak dalej, ale to właśnie niestety wymaga naszego zaangażowania. No nawet tak, w rzeczach, tak. Które się na pozór wydają jakieś banalne, małe. Proste, tak. Ale właśnie tak się zaczyna od struktur małych, lokalnych, a potem idzie to dalej. Propla drążyska. Więc ja zachęcam bardzo serdecznie oczywiście. To Stany Zjednoczone tym razem. Dom drag queen niejakiej Elix najechała policja. Ktoś zadzwonił, zgłosił, że ona zamordowała swojego brata, a potem, że będzie planować samobójstwo. I ona akurat prowadziła, bo ona jest streamerką, prowadziła jakiś tam stream sobie coś tam. Wyszła na chwilkę ze swojego mieszkania na zewnątrz, coś tam do psa czy coś tam. I zauważyła, że po prostu jest na jej podwórku policja z karabinami, z pistoletami, że będą ją, wiesz, na jej dom najeżdżać. Oczywiście wszystko okazało się nieprawdą, absolutnie. No, ani nikogo nie zamordowała, ani nie planowała samobójstwa, ani nic z tych rzeczy się nie działo. Homofobiczne znowu tak, akcje. Jakiś głupi żart sobie zrobił, natomiast no, ona mówi, opowiada później trochę o tych tajemnicach, opowiada trochę o swoich przeżyciach, że to jednak było, że trochę to było straszne, ale mówi, że jakoś tak czuła się bezpiecznie, bo jakoś tak czuła, że wie, że jest z nią cała społeczność i że jakby coś się działo, to że nic jej nie grozi. To takie też pocieszające trochę. Nie? Właśnie, bo to wsparcie jest bardzo myślę, potrzebne bardzo. Dla każdego. Takie nawet, że każdy wie, że ma kogoś, do kogo może zadzwonić. Tak, nie? Rzeczy, tak, więc. Tak. I kiedy społeczność staje za sobą murem w momencie, kiedy... Coś się dzieje. Tak, złego. No, także pozdrawiamy Elix oczywiście. Sex Education oczywiście oglądasz. Kocham. No wiadomo, wszyscy kochamy. Nowy sezon będzie i będą dwie osoby transpłciowe nowe. Para. Cudownie. O, super. Trans chłopak, trans dziewczyną. To będzie wreszcie pokazany temat w świetle, w którym myślę ludzie nie znają relacji, myślę, bo bardzo mało jest na ten temat. To prawda. Myślę, zwłaszcza że... w polskich mediach to już w ogóle. W ogóle nie ma oczywiście, wiadomo. Tak. Pojawi się niejaka Abby, młoda transpłciowa kobieta, która taką będzie Winona Ryder trochę do 90. I niejaki Kent, który jest mężczyzną transpłciowym. Super. I on jest takim troszeczkę mniej... odważnym, jakby takim mniej wychodzącym do przodu, trochę mniej do ludzi, ale jakoś tam daje radę z tą Abby razem sobie tam żyją. O, także... Jestem cholernie ciekawy, jak ugryzą temat, bo do tej pory super uważam, że świetnie. Absolutnie. No, tak. Nie, to jest w ogóle fantastyczny tak. Serial, powinien go pokazywać w szkołach, naprawdę, tak poważnie mówiąc. Jakby... Tak. No właśnie, ja się śmieję, że w Polsce Sex Education zrobiło więcej niż minister edukacji, jeżeli chodzi o świadomość. To na 100%, to w ogóle nie ma co dyskutować. Tak. Czekaj, czy to już koniec mamy? A, jeszcze jedna ważna informacja ze świata kultury. To ważne akurat, nie? Eddie Redmayne, który grał kiedyś w Dziewczynie z portretu, bardzo ładnie wyglądał. Ładne to, co też teraz mówi. Tak, to prawda. Grał niejaką Lily Elbe, taką postać rzeczywiście, która istniała.
był nominowany do Oscara za tą rolę, ale sam powiedział, że dzisiaj, że żałuje, że zagrał transpłciową kobietę. Dlaczego? Dlatego, że no, uważa, że powinny grać to transpłciowe kobiety, tak, a nie on, facet, po prostu. Zresztą coraz częściej podkreśla się w takich, takich dyskusjach, że jednak warto dopuszczać te mniejszości, żeby grały same siebie. Tak. To nie znaczy, że żaden aktor nie może zagrać kogoś innego, że gej nie może zagrać hetero, hetero nie może zagrać geja. Chodzi o to, że po prostu do, zawsze w historii Hollywood osoby LGBT były odcinane od ról i grali osoby, tak, grały osoby hetero. Nigdy nie było na odwrót, że nagle wszystkie osoby hetero są grane przez pedalstwo, bo to nigdy się nie wydarzyło i nie wydarzy. Tak. Więc chodzi teraz o to pewne oddanie pewnej sprawiedliwości historycznej, jakby no, że oczywiście, umożliwić, że tak, im, nam granie siebie, opowiadanie naszych historii po prostu. Przez, tak, sobie, bo w ogóle nie podoba mi się to. Bardzo często się kłócę z ludźmi, kiedy mainstreamowi raperzy dzisiaj albo artyści zaczynają używać różnych elementów symboliki kultury LGBTQ, ze względu na to, że jeszcze 10 lat temu właśnie środowisko, czy nawet do dzisiaj środowisko LGBT, osoby, które są, przynależą do tej społeczności, są wytykane i stygmatyzowane ze względu na to, więc jest to bardzo niesprawiedliwe momentami, kiedy heterofacet zbiera za to oklaski i robi na tym hajs, w momencie, kiedy w tym samym momencie cała rzesza, cała potężna grupa społeczna, bo jakby nie patrzeć, jest to duża grupa społeczna, tak, podsumowując liczby, jest wytykana i nie może w pełni się rozwijać tak, jakby chciała, czy pokazywać tak, jak chce, ze względu na obawę, że będzie dyskryminowana, czy atakowana. Że wpierdol. Tak, że wpierdol. Wpierdol, mówiąc krótko. To chyba ostatnia już teraz informacja, tak. Jestem niepoprawnym dyplomatą, bo mówię bardzo ładnie, że atakowana. A to ja mówię, że wpierdol, tak, a ty, że tak ładnie. Masz rację, tak. No bo ja mówię, wpierdol, no. No, 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 no racja. Co, nigdy nie dostałeś? No tak. No wiadomo, każdy dostał.